Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy moda, który nam doda mnóstwo różnych zbroi do naszego świata. Świata Minecraft 1.7.2. Na wersji oczywiście 1.7.2. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda Special Armor z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg znajdziecie aniapg.pl oczywiście. Znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft. Już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć wersji. Lub według sześciu kategorii, lub alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl. Oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy Special Armor. Pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie, tu mamy filmik dotyczący Special Armor. Zjeżdżamy sobie troszkę w dół i tutaj na żółtym tle mamy Download. Tu na to klikamy i sobie stąd pobieramy właśnie moda na wersję 1.7.2. A jeżeli zjedziemy jeszcze trochę niżej, to mamy wszelkie receptury, jakie występują w tym modzie. Jest tego mnóstwo, także sobie tutaj polecam, żebyście sobie obejrzeli, o co tutaj chodzi. Można nawet mieć zbroję z mięsa, jak widać, i udawać Lady Gagę. I jest na Minecraft 1.7.2. OK. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, potrzebne są minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2, to pomoże Wam w tym filmik Pomocne Tuty 189, a jeżeli macie wersję non-premium, to skąd pobrać, jak zainstalować launcher non-premium, dowiecie się w filmiku Pomocne Tuty 176. I potem sobie wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I w tym filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną, bo jest już wersja rekomendowana. Wtedy, kiedy nagrywałam filmik 189, nie było wersji rekomendowanej. A w tej chwili jest wersja rekomendowana, ma numerek końcówki 1024 i tę wersję sobie właśnie zainstalujcie. I ja też na tę wersję instaluję właśnie tego moda. No i została ostatnia rzecz do zrobienia przed zainstalowaniem oraz przed wszelkimi jakimikolwiek innymi zmianami, jakie robicie w swoim Minecrafcie. Otóż wchodzimy do foldera appdata przez roaming. Wynajdujemy folder .minecraft, w którym mamy zainstalowane co najmniej Forge'a na wersję 1.7.2 i nie wchodzimy do niego, tylko kopiujemy sobie go gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o tym, żeby sobie kopiować ten folder, żeby nie było problemów w razie jakichś crashów i tak dalej. OK, teraz instalujemy Special Armor. Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy ten plik do folderu mods. I mamy go tutaj. I zamykamy, bo jest już zainstalowane i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy odczekać swoje, aż się otworzy, uruchomi. O, i jak widzicie, mam Forge'a z końcówką 1024. Tutaj też klikam play. I czekamy, aż się otworzy. I czekamy, i czekamy. Halo, halo. Proszę szybciej. Bo czas płynie. OK, wchodzimy do mods. I szukamy Special Armor. Special Armor. Jest tutaj. Jest Special Armor zainstalowane, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Wybieramy sobie świat i gramy w wybranym świecie. I znaczka się zatka.
No i jesteśmy na moim świecie. I cóż. I pamiętam jedną, jedyną recepturę, więc zaraz ją wykonamy i sprawdzimy, czy działa. Pamiętam, że to było tak, tak i tak. I mam piękną, kolorową klatę. I można jeszcze zrobić, bo zrobiłam to tutaj czerwone i tu czerwone, to można zrobić tutaj więcej żółtego i jeden czerwony i też to wyjdzie. W każdym razie musi być tak, że są jest 5 z jednego koloru i 3 z innego. Ok, będziemy mieć 2. Dobrze, no i co teraz? I teraz jak założę tenże ten ubiorek, jak to się nazywa, zbroję, to tak wyglądam. I zobaczcie, co się dzieje koło mnie. Same kwiatki się pojawiają i jak się przejdę, to od razu widać, że tu szła Ania. I jak stanę w miejscu, bo jak idę dosyć szybko, to tak się nie dzieje, ale jak stanę w miejscu, to tutaj wszędzie mi się pojawią kwiatki. Czyli tu byłam. No i tak, czyli widzicie, że mod działa, zbroja działa tak jak powinna, wydaje kwiatki z siebie, do tego chroni na 241, jak widzicie po lewej stronie na dole. No i co? No i ja kończę w takim razie. Wy sobie sprawdźcie tam te wszystkie receptury i to wszystko. Tam jest też on napisane, co robi dana zbroja, bo ta, jak widzicie, robi kwiatki, a inne robią coś innego. I oczywiście piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki i oglądajcie wszystkie moje serie i wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku i wchodźcie na stronę aniapg.pl i wchodźcie na nowego bloga i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Hej! A, bo tutaj jest... A ja się z wami żegnam. Pa, pa, pa. Kiwam wam kwiatkiem. Pa, pa. Trzymajcie się.